Witamy Państwa bardzo serdecznie ze słowackiej Żyliny. Nawet całkiem słonecznej Żyliny, chociaż ta droga na Słowację w dużej mierze przez deszcz, no ale na miejscu już całkiem przyjemna pogoda do grania w piłkę, również do obserwowania tego meczu. Na trybunach Słowaków myślę, że może około 100, no plus grupa około no plus minus 20-osobowa kibiców Krakowi, którzy siedzą za jedną z bramek. Jeszcze nie wiemy, który zespół będzie atakował na tą bramkę, który się bronił. No to wszystko się rozstrzygnie po losowaniu. Teraz czas na składy obu zespołów. No zacznę od Krakowi, no bo tak naprawdę chyba tylko składy Krakowi nas tak naprawdę interesują. W bramce z numerem 33 Wojciech Kaczmarek, następnie z numerem 8 Hezdej Suart, Milosz Kosanowicz to trójka, 16 Wule Trivunowicz, 4 Łukasz Mierzejewski, 45 to już nie pomocy Rok Strauss, 13 Mateusz Barczak, 7 Sławomir Szeliga, z 9 Bartłomiej Dudzic, z 14 Michał Masłowski oraz z numerem 18 Dawid Krieger. Na ławce rezerwowych trener Juri Szatałow pozostawił Milosza Budakowicza, Bojana Puzigacze, Mateusza Urbańskiego, Tomasza Baligę, Władimira Bolijewicza, Andraża Strunę, Dawida Rupę oraz Marcina Krzywickiego. No dziwić może na pewno obecność Wule Trivunowicza. Tutaj dużo się mówi o tym, że piłkarz dostał wolną rękę do tego, aby poszukał sobie klubu, że już raczej nie będzie on potrzebny Krakowi, no ale być może trener Juri Szatałow chce mu dać jeszcze ostatnią szansę na to, aby potwierdził, że jest, że będzie przydatny Krakowi w przyszłym sezonie, no albo też druga teoria jest taka, że po prostu w związku z brakiem Krzysztofa Nykiela, nowo pozyskanego zawodnika Krakowi z Ruchu Chorzów, nie ma go dzisiaj na tym spotkaniu. Nie wiemy, jaka jest tego przyczyna, no więc być może właśnie dlatego trener Szatałow zdecydował się na wysłanie na boisko Wule Trivunowicza. Nie ma również Arkadiusza Radomskiego, no również niestety nie znamy przyczyny absencji tego zawodnika. No o tym wszystkim dowiemy się już zapewne po spotkaniu, podczas wywiadów pomeczowych, które oczywiście będą dostępne na obu portalach, na Małopolska TV i Pasy TV, no bo właściwie od tego powinienem zacząć, że przede wszystkim witam wszystkich widzów Pasy TV oraz Małopolska TV, bo dzisiaj te oba portale współpracują ze sobą, no i transmisja jest dostępna na obu platformach. Jeszcze kolejna i też wydaje mi się, że ważna informacja, wszystkie sparingi, o ile będą one otwarte dla mediów, o ile trener Szatałow nie zdecyduje się na zamknięcie któregoś ze sparingu przed kibicami, no i tym samym przed mediami, no to wszystkie te sparingi będziemy chcieli Państwu pokazać na żywo. Już najbliższy taki mecz 29 czerwca na stadionie Krakowi, prawdopodobnie przy ulicy Kałuży z Ruchem Radzionków o godzinie 17. Już teraz zapraszam, no oczywiście o ile ten sparing będzie otwarty dla mediów. Teraz jeszcze skład gospodarzy. Od razu z góry przepraszam za być może błędy w czytaniu nazwisk słowackich piłkarzy. Mogą mi się takie przytrafić, no już z góry właśnie, tak jak mówię, za to bardzo przepraszam. A więc przejdźmy już do rzeczy. Z numerem 30 Martin Dubrawka to bramkarz, następnie w obronie Stanisław Angelowicz, Lubomir Guldan, Władimir Leitner, Mirosław Barcik to piłkarz, który przyszedł do MKS Żiliny z Polonii Bytom, Wiktor Pelowski, Józef Piaczak, Peter Sulek, Stefan Zoszak, Iwan Literka i Roman Gergel. Tak prezentuje się podstawowa jedenastka zespołu z Żiliny. Oczywiście Krakowia w swoich tradycyjnych strojach, natomiast gospodarze w żółto-zielonych. Żółte koszulki, zielone spodenki, nawet zresztą mają taki przydomek żółto-zieloni. MKS Żlina to zespół, który w tym sezonie, na zakończenie tego sezonu zajął trzecie miejsce, wystąpi w eliminacjach Ligi Europejskiej. No jak wiemy, Krakowia ledwo, bo ledwo, no ale ważne, że utrzymała się w ekstraklasie, no i to cieszy na pewno wszystkich kibiców Krakowi. Z tego co widzę, zatem ta grupka kibiców Pasów będzie właśnie w pierwszej połowie siedziała za bramką Wojciecha Kaczmarka. No tak jak powiedziałem, około 20 osób. Teraz Państwo mają podgląd na trybunę kibiców Krakowi. No skromna, ale wierna grupka pasiaków. Nie ma również, przypomniałem sobie właśnie w tym momencie, Szymona Gąsińskiego, który ma kontuzję palca, no i tutaj Wojciech Kaczmarek, etatowy bramkarz Krakowi, również i dzisiaj występuje w tym spotkaniu. No Szymon Gąsiński ma czego żałować, bo powinien się chcieć jak najczęściej pokazywać trenerowi Szatałowowi, tak aby być może to jemu przypadło miejsce pierwszego bramkarza w nowym sezonie, a tak w dalszym ciągu taka hegemonia między słupkami Wojciecha Kaczmarka w Krakowi. Zaczynają Krakowianie, jest na środku boiska już
Dawid Krieger oraz piłkarz znaczy numerem 14, to jest Michał Masłowski, testowany zawodnik z Lechii Dzierżoniów. No zobaczymy, jak się tutaj zaprezentuje w tym meczu. No to też na pewno ważne spotkanie dla tego piłkarza, jeżeli chciałby tutaj wiązać przyszłość z Krakowem. Przy piłce był przed moment Mateusz Barczak. Dobra wiadomość jest taka, że jest bardzo bliski przedłużenia umowy z Krakowią. Podobno pozostało już tylko tak naprawdę złożenie podpisów pod nową umową. No i ten defensywny pomocnik w dalszym ciągu będzie mógł przyczyniać się do, mamy nadzieję, dobrych wyników pasów. No nie ma co ukrywać, że tutaj chyba największe skupienie wszystkich fanów Krakowi będzie na kilku zawodnikach, no przede wszystkim na zawodniku z numerem 45, to Rok Strauss, pozyskany niedawno lewoskrzydłowy Słoweniec, no również na pewno ciekawi nas gra Dawida Kriegera oraz właśnie Michała Masłowskiego. Szkoda, że nie ma Krzysztofa Nykla, można by było również zobaczyć, jak ten piłkarz się prezentuje, no ale cóż, nie dziś, to być może w środę podczas meczu sparingowego z Ruchem Radziąków. Przy piłce póki co MKS Żlina. Jest zawodnik z numerem 15, to jest Józef Paczek, krótkie podanie, spokojnie rozprowadzają swoją akcję zawodnicy ze Żyliny. Dużo walki w środku pola, odzyskana piłka przez Krakowie, Łukasz Mierzejewski do tyłu, do bramkarza, Wojciech Kaczmarek, daleki wykop lewą na przodu. Krieger walczył w ogórną piłkę, ale no niestety przegrał jeszcze cały czas Krakowia. Masłowski do Hezdeja Suarta, Suart oddaje do Masłowskiego i dla kogo out? Out dla Żyliny, spokojnie piłkę ma w dłoniach Stanisław Angelowicz, już szybko do grającego z numerem 23 Petera Szulka, teraz wycofa ponownie piłki do grającego z numerem 15 Józefa Pajczka. W środku pola tutaj przeszkadzał Dawid Krieger w rozegraniu piłki Wiktorowi Pejowskiemu, no ale zrobił to na tyle skutecznie, wydawało mi się, że nic to nie przyniosło, żadnego rezultatu, no ale okazało się, że piłka wyleciała na aut i właśnie z boku boiska rozpoczynają zawodnicy Jurija Szatałowa. Masłowski teraz faulowany na 40 metrze. Mateusz Barczak ustawia sobie piłkę. Jest tam blisko Mirosław Barcik. No tak jak mówiłem, to piłkarz, który przeszedł z Polonii Bytom, która no, trzeba się cieszyć ze spadku Polonii tak naprawdę, bo gdyby nie Polonia, to spadłaby przecież Krakowia z Ekstraklasy. No i Mirosław Barcik tutaj znalazł zatrudnienie właśnie w Żylinie. Chociaż mówiło się zaraz po spadku Polonii, że być może ten zawodnik zasili szeregi Krakowi. Tutaj szczególnie naciskano na znajomość z Jurijem Szatałowem, przecież jeszcze obaj panowie znali się właśnie za czasów, gdy Szatałow był szkoleniowcem Polonii Bytom, no ale ostatecznie Mirosław Barcik powrócił do ojczyzny, no i tak jak widzimy dzisiaj jest już ubrany w koszulkę żółtą, a więc reprezentuje barwy MKS-u Żyliny. Słowacy lewą stroną, na razie dużo niedokładności, tutaj ta piłka dużo tańczy w środkowej strefie boiska, nie ma zbyt wiele sytuacji, za nami 4 minuty gry w pierwszej części, teraz niedokładne podanie, przyjmuje piłkę Rok Strauss do tyłu do Sławomira Szeligi, pokazuje się tutaj Hezdej Suart, jednak piłka do Straussa, jest Rok Strauss, tutaj krzyczy coś w kierunku swoich piłkarzy, trener słowackiego zespołu Strauss do Szeligi. Krakowia buduje swoim akcentem, moja chwila zawahania, chwila milczenia była spowodowana tym, że tutaj wydawało mi się, że tutaj odezwali się kibice Krakowi, a tymczasem to kibice MKS Żyliny mają podobną przyśpiewkę jak Krakowia, z tym, że nie jest hej hej Krakowia, hej hej Żylina. No, wydawało mi się, że to właśnie kibice pasów tutaj dopingują swój zespół do boju, a nic z tych rzeczy. Nasi kibice Krakowi póki co mecz obserwują w ciszy, a tymczasem dobry strzał na bramkę Wojciecha Kaczmarka, wybija piłkę na rzut rożny, no i będzie pierwszy korner dla Słowaków. Tutaj warto jeszcze przypomnieć, że MKS Żylina jeszcze w tamtym sezonie grał w Lidze Mistrzów, mierzył się z Spartakiem Moskwą, Chelsea, Londyn oraz, już gdzieś tutaj to miałem zapisane, oraz z Olimpikiem Marsylia. No wszystkie mecze zespół z Żyliny przegrał, no ale tak czy siak na pewno mocno to ten występ w Lidze Mistrzów podbudował budżet ówczesnego mistrza Słowacji. No i też na pewno
piłkarze sporo się nauczyli, mogąc grać właśnie przeciwko, tak jak powiedziałem, czy to Chelsea Londyn, czy Olimpikowi Marsylia. Masłowski do boku, Rockstraus, no tutaj aktywny jak na razie Michał Masłowski, no ale z drugiej strony nic za wiele z tej jego gry nie wychodzi. Teraz Masłowski odgrywał szybko do Dawida Krigera. Kriger nie przyjął piłki, no i ruszają Słowacy. Mirosław Barcik na uspokojenie, do tyłu spokojnie Słowacy. Ponownie Mirosław Barcik w środkowej strefie boiska. No, ta gra, podobnie jak za czasów, gdy ten piłkarz grał w Polonii Bytom, widać, że jest w dużej mierze właśnie oparta na tym zawodniku. Tutaj znajduje się często w środkowej strefie boiska, no i stara się rozdzielać te piłki. Teraz ładny przerzut na prawą stronę do ofensywnie usposobionego Stanisława Angelowicza, ale też był dobrze ustawiony Zdej Suar cały czas. Jednak Słowacy, Mierzejewski główką, niezbyt dokładnie, bo piłka wylądowała prosto pod nogami Iwana Letiwka. Letiwego odegrał do Barcika. Barcik na prawą stronę do Angelowicza. Ładnie tutaj ta wygląda akcja Słowaków. Wrzutka z prawej strony Pelowskiego, no ale dobrze ustawiony był w defensywie Milosz Kosanowicz, wybił tą piłkę do przodu. Jeszcze cały czas Słowacy, uwaga, będzie groźnie, dużo niedokładności w 16 Krakowi. Teraz Barczak wyjaśnia tą sytuację, chociaż tylko na chwilę, bo cały czas Słowacy mają swoją okazję. Teraz piłka z lewej strony mają Wladimir Leitner. Wrzutka w pole karne pasów, ale tutaj wydaje się, że Wojciech Kaczmarek złapie spokojnie. No, tutaj wydawało się, że złapie spokojnie. Piłka na początku złapana faktycznie przez Kaczmarka, później wyputana, ale sędzia główny odgwizdał rzut wolny, co nie spodobało się tej garstce kibiców na trybunach stadionu w Żylinie. No, ale tutaj ta decyzja nie zostanie zmieniona. Jest rzut wolny dla Krakowi. Już rozpoczynają akcję zawodnicy pasów. Milosz Kosanowicz dostał piłkę od Wule Trifunowicza. Kosanowicz na lewą stronę do Hezdeja Suarta. Suart zagrał przez nogi piłkarza Żiliny. Piłka wyleciała na aut. Mają w rękach teraz Rockstraus. Zostawia jednak futbolówkę Hezdejowi Suartowi. A za nami 6 minut i 58 sekund gry w pierwszej części tego spotkania. Szeliga próbował piętą zagrywać do Dawida Kriegera, no jednak nieskutecznie, i od autu rozpoczną teraz zawodnicy Żyliny. Tak, dostałem przed spotkaniem telefon od znajomych. Wiem, że sporo emigracji ogląda dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiamy tutaj Michała, który przebywa na Łotwie. Pozdrawiamy również Leszka oraz Stasia, naszych Greków, jeszcze przez kilka dni. Serdeczne pozdrowienia właśnie ze Słowacji, tutaj od wszystkich znajomych. Troszkę prywaty było, no ale to myślę, że nie pogniewacie się o to. Wladimir Leitner, piłka na aucie, wybita przez Łukasza Mierzejewskiego. No, z Łukaszem Mierzejewskim jest ciekawa historia. Ostatnio mówi się, że ten piłkarz dostał ofertę z klubu zagranicznego. No, taka enigmatyczna wiadomość, jest oferta z zagranicy, nie wiadomo od kogo, nie wiadomo za ile i nie wiadomo, czy faktycznie, bo piłkarz zaprzecza, no ale często przy transferach, przy rozmowach transferowych tak to jest, że do samego końca zaprzecza się, no a później pewnego dnia wychodzi informacja już oficjalna, że transfer został dokonany. No zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Łukasz Mierzejewski stał się podstawowym obrońcą Krakowi, przecież gra również w reprezentacji Polski. No na pewno byłaby to strata dla drużyny Ria Szatoowa, która, zespół, który chce walczyć w tym sezonie o coś więcej niż tylko o utrzymanie. W tym momencie odezwali się kibice Krakowi po raz pierwszy w tym spotkaniu. No troszkę ich przybyło, myślę, że teraz może grupa około 30 fanów pasów, którzy tutaj przyjechali około 200 km, bo tyle dzieli Żylinę od Krakowa, mniej więcej 200 km, więc nie jest to jakaś straszna odległość, spokojnie można ją pokonać. Rzut rożny dla Słowaków. Spokojnie Wojciech Kaczmarek wyłapał piłkę do rąk. W
Wiadomo, że Cracovia jeszcze nie skończyła transferów. No, oczywiste jest, że potrzebny jest ofensywny pomocnik. Po tym jak Mateusz Klich odszedł do Wolfsburga, rozwiązano, nie przedłużono kontraktu z Piotrem Gizą, no powstała zatem luka w środkowej strefie boiska, no i trzeba ją będzie kimś wypełnić. Mówi się już od dłuższego czasu o Justicie Mayabi, to jest reprezentant Zimbabwe. Piłkarz aktualnie grający, aktualnie związany, ale tylko do 1 lipca z LASK Linz, zespołem, który spadł z austriackiej Bundesligi. No zobaczymy, czy reprezentant Zimbabwe zasili szeregi Cracovii. Jego koszty to jest około 200 tysięcy euro, z tego co się mówi. No i zobaczymy, czy tutaj trafi właśnie Justice Mayabi do drużyny z ulicy Kałoży. Innym piłkarzem, o którym się mówi w kontekście gry ewentualnej w pasach, jest Gilles Ondo. To jest 25-letni napastnik grający aktualnie w norweskim Stabæk. On jest reprezentantem Gabonu i byłby wart około 500 tysięcy euro. No na pewno zarówno napastnicy, jak i środkowy pomocnik jest potrzebny, no bo umówmy się, transfer Dawida Krikera no również w pewnym sensie jest transferem w ciemno. To nie jest piłkarz, który ma wyrobioną markę. No był na testach w zimie, był teraz również w lecie na testach. No i ostatecznie przekonał do swoich umiejętności Jurija Szatałowa, no i podpisano z nim 3-letni kontrakt, no ale tak jak mówię, to nie jest piłkarz, którego umiejętności możemy być pewni w 100%. Miroslav Barcik, ponownie przy piłce, za nami 12 minut gry w pierwszej połowie. Być może Państwo słyszeli tutaj przed momentem dość żywiołowy doping mieliśmy na trybunach w Żylinie. No garstka kibiców, ale potrafią krzyknąć tutaj. Widać, że zarówno fani Cracovii, jak i fani Żyliny chcą udowodnić, że to oni tutaj będą zagłuszać, będą głośniej dopingować. No jednak chyba trzeba oddać, że to kibice Żyliny, jako że jest ich więcej, nieco łatwiej jest im dopingować swój zespół. Jest Miroslav Barcik, ładny odbiór piłki, podana teraz na lewą stronę do Iwana Litewki, Litewka w pole karne, ale tutaj osaczony przez trójkę zawodników Cracovii, ale to wybicie było bardzo złe cały czas. Żilina teraz dopiero ruszają Cracovianie, Rok Strauss spokojnie do tyłu, tutaj nie chce szybko tej piłki rozgrywać, tak aby nie odnotowywać niepotrzebnej straty, no każda strata jest niepotrzebna sama, oczywiście to jest taka maniera, która denerwuje mnie również u komentatorów takich komercyjnych, którzy komentują mecze telewizji, sam się na tym łapię, oczywiście każda strata jest niepotrzebna, więc to nie ma takiego określenia. Wule Trivunowicz niezbyt dokładnie, no ale ostatecznie poprawił się, wybił piłkę do przodu. Będzie szansa dla Cracovii. Jest z prawej strony Bartłomiej Dudzic, w dzisiejszym meczu ustawiony na prawym skrzydle. Oczywiście to wszystko pod nieobecność tej piłkarzy, którzy powrócili ze zgrupowania reprezentacji. No nie ma w dzisiejszym spotkaniu Saidiego Ntibazonkizy, nie ma Aleksieja Wisniakowsa, nie ma Aleksandru Suworowa. Trener dał im więcej wypoczynku. Zaczęli treningi już w piątek, co prawda, no ale dzisiaj jeszcze nie zagrałem z tych reprezentantów Cracovii, tylko Łukasz Mierzejewski w dzisiejszym meczu występuje. Milosz Kosanowicz spokojnie do przodu, piłka na prawą stronę do Dudzica. Obok Dudzica jest grający z siódemką Wladimir Leitner. To podanie Kosanowicza było troszkę za mocne, ale cały czas Cracovia. Jest teraz Łukasz Mierzejewski, chciał dośrodkowywać piłkę w pole karne. Byli tam Dawid Krieger, był tam Michał Masłowski, no ale to dośrodkowanie zablokowane i od autu rozpoczynają zawodnicy Cracovii. W tygodniu odbyła się konferencja prasowa związana z prezentacją 3 nowych piłkarzy pasów, tak jak mówiłem już wcześniej, Krzysztofa Nykiela, Roka Strausa oraz Dawida Kriegera, no ale później już po tej oficjalnej prezentacji w
ogień pytań wzięli dziennikarze Tomasza Rząsę, dyrektora sportowego Cracovii. Było dużo pytań o ewentualne transfery. Padło pytanie odnośnie Dawida Nowaka oraz Andrzeja Niedzielana, czyli napastników, o których się spekulowało, że mogą zasilić szeregi Cracovii. No to tylko obaj panowie wraz właśnie Rząsa, wraz z Szatowem tylko się uśmiechnęli, stwierdzając krótko, że to jest tajemnica handlowa. No ciężko to, nie wiadomo jak to interpretować. No, oczywiście kibice Cracovii chcieliby to interpretować jako to, że rozmowy się toczą, tylko nie są tutaj działacze oraz trener zapeszać, no ale tak naprawdę niczego nie można być pewnym. Wszystko okazuje się dopiero w ostatniej chwili. Zresztą mieliśmy taką historię w tamtej rundzie, gdy już obwieszczono praktycznie oficjalnie, że Maciej Korzym, to był jeszcze trenerem, był wtedy Rafał Latowski, że Maciej Korzym będzie piłkarzem Cracovii. To była już praktycznie informacja niemalże oficjalna. No a wtedy w ostatniej chwili okazało się, że jednak Korona Kielce dała chyba troszkę więcej. No i ostatecznie ten piłkarz trafił do kieleckiego zespołu. Dlatego teraz wydaje się nauczeni tamtą sytuacją działacze Cracovii wolą dmuchać na zimno. No i dobrze, jeżeli to ma przynieść jakiś skutek, więc tutaj bez sensu robić transfery na papierze. W gazetach ważne jest tylko to, co jest w protokole meczowym. Tylko to się liczy. Teraz faulowany był aktywny Michał Masłowski. No na razie robi dobre wrażenie ten młody zawodnik, 21-letni napastnik, przypomnijmy Lechii Dzierżoniów, no ale tutaj oprócz tego jego szarpania, tak mówiąc kolokwialnie, niezbyt wiele korzyści dla piłkarzy Cracovii, dla drużyny Cracovii. Rok Strauss teraz pozwoli, aby piłka opuściła boisko. Rok Strauss to piłkarz, który kilka lat temu występował na boiskach włoskich. Grał między innymi w Primaverze, Interu, Mediolan, Primavera. To jest taki odpowiednik młodej ekstraklasy. Później ten piłkarz był wypożyczany. Później trafił do Celje słoweńskiego, bo jest Słoweńcem właśnie. No i z Celje przyszedł do Cracovii. No, póki co niezbyt wiele okazji mieli obaj bramkarze, no poza tą jedną sytuacją, kiedy Wojciech Kaczmarek wybił piłkę na rzut rożny, no to spotkanie jak na razie niezbyt aktywne. Tutaj co jakiś czas wyświetlają się statystyki na Telebimie. Niestety jego państwo w kamerze nie mogą zobaczyć, bo on jest za niemalże naszym stanowiskiem, ale pojawiły się na momencik i widziałem, że w strzałach w ogóle na bramkę jest 2-0 dla MKS-u Żilny, czyli Cracovia jak na razie jeszcze strzału na bramkę nie oddała. Hezdej Suart aktywnie lewą stroną, ale tutaj ta piłka troszkę za mocno wypuszczona przez holenderskiego obrońcę Cracovii. Przyblokowany przez Józefa Piaczka, no i od autu rozpoczną zawodnicy trzeciego zespołu słowackiej Korgon Ligi, czyli słowackiej ekstraklasy. Jeszcze tutaj trzeba odnotować, że mistrzem Słowacji w tym sezonie jest znienawidzony w Żilinie Slovan Bratysława. Jeszcze jestem Państwu winien informację, że po zakończeniu spotkania w godzinach wieczornych bądź też wczesno porannych, uwaga, bo teraz szansa i ależ teraz niewiele zabrakło, a byłoby 1-0 dla Żiliny. Bardzo ładnie w polu karnym zachował się z numerem 39 Iwan Litewka. Ograł spokojnie, to był chyba Wule Trivunowicz, huknął z lewej nogi z około 13 metrów, no ale piłka przeleciała nad poprzeczką Wojciecha Kaczmarka. A ja wrócę do myśli, którą zacząłem. W godzinach wieczornych, późno wieczornych bądź też wczesno porannych będzie na naszej stronie dostępna retransmisja z tego spotkania. Zatem już teraz zapraszam, będą również wypowiedzi piłkarzy, o ile oczywiście takich będą chcieli udzielić, więc już teraz zapraszam na naszą stronę, na nasze strony, dwie tutaj, które dzisiaj tą transmisję realizują, czyli Pasy TV oraz Małopolska TV. Zobaczymy, czy teraz Cracovia będzie chciała jakoś odpowiedzieć na ten ładny strzał Iwana Litewki. Pierwszy strzał na bramkę. Michał Masłowski zdecydował się na uderzenie lewą nogą z około 25 metrów. Za nami 20 minut gry w pierwszej połowie. No jak na razie delikatna przewaga przynajmniej w strzałach. Na pewno MKS-u Żilina. Dużo gry w środkowej strefie boiska. No przed chwileczką mieliśmy pierwszy strzał na bramkę Martina
Dubrawki, a strzelał testowany Michał Masłowski. Bartłomiej Dudzicy ofiarnie do tyłu. Wule Trivunović do Wojciecha Kaczmarka. Kaczmarek do przodu, no na uwolnienie. Tutaj zaraz za stadionem znajduje się hala lodowa, w której gra zespół z Żiliny, również występujący w słowackiej ekstraklasie. No więc takie zagrania to trzeba zostawić na hokej. Tam się raczej krążek uwalnia. Tutaj w piłce trzeba starać się konstruować akcję. No ale co ma zrobić biedny Wojciech Kaczmarek, jeżeli nie pokazują mu się jego koledzy z przodu? Rockstraus, teraz tutaj troszkę nieporozumienia z Michałem Masłowskim. Zdołał Masłowski podać do Dawida Kriegera. Krieger, no nie wiem, czy to była próba uderzenia, czy bardziej wypuszczenia w uliczkę Bartłomieja Dudzica. Wyszedł strzał niecelny, piłka przeleciała obok prawego słupka bramki Martina Dubrawki. Ruszają Słowacy od własnej bramki. Na ławce rezerwowych Krakowi są obecni m.in. Mateusz Urbański oraz Tomasz Baliga. To piłkarze, którzy byli wypożyczeni do okołocińskiego Brzesku. Ale uwaga, teraz kolejna szansa dla Słowaków. Ładnie tutaj nachodził, nabiegał na tą piłkę grający z numerem 42 Roman Gergel. No ale w ostatniej chwili zdjął mu tą piłkę z głowy obrońca Krakowi i od bramki rozpocznie Wojciech Kaczmarek. Wracając do Baligi oraz Urbańskiego, byli wypożyczeni do okocimskiego Brzesko. Sezon zakończony chyba jednak niepowodzeniem, bo do ostatniej kolejki tutaj była możliwość awansu okocimskiego do pierwszej ligi. W nieprawdopodobnych okolicznościach wręcz okocimski zaprzepaścił ten awans, który wydawało się, że mają już w garści. Tutaj zespół z Brzeska znajdował się na drugim miejscu, premiowanym awansem do pierwszej ligi, no ale przegrał na wyjeździe z zespołem, w ostatniej kolejce z zespołem, który jako ostatni miał zapewnione utrzymanie, czyli był w tym pierwszym miejscu nad kreską. To był bodajże Ruch Wysokie Mazowieckie. No i w takich okolicznościach okocimski Brzesko zaprzepaścił szansę awansu. Zresztą w tamtym sezonie, o ile pamięć mnie nie myli, również w dość dramatycznych okolicznościach to kolejarz Stróże awansował do pierwszej ligi, a nie okocimski Brzesko. Podobna sytuacja w tym roku. No i zobaczymy, czy Baliga oraz Urbański tutaj będą w stanie coś wnieść do drużyny. Zobaczymy, jak to oceni trener Juri Szatow. Zerkam na statystyki. Strzał na bramkę 2-1 dla MKS-u Żilin. No i w tym momencie, gdy tylko spojrzałem, już przeskoczyła ta tablica ze statystykami. Po znowu pojawił się zegar z wynikiem 0-0. 22 minuta, 30 sekunda tego meczu. SD Suart do Kriegera. Krieger oddał piłkę Suartowi. Suart utrzymał ją w boisku. Podaje teraz do Kosanowicza. Kosanowicz do Trivunovicia. Trivunović, no zupełnie niedokładne zagranie do Mateusza Barczaka. Barczak tej piłki nie przejął, bo nie miał szansy jej przejąć. Ładnie tutaj powalczył teraz Litewka cały czas. Iwan Litewka oddał już strzał prawą nogą. Spokojnie tą piłkę zatrzymał pod własnymi nogami Wojciech Kaczmarek. No ale piłkarz numerem 39, Iwan Litawka, naprawdę robi dobre wrażenie, dobrze zbudowany zawodnik. Widać, że potrafi się przepchnąć. Zresztą wszyscy ci zawodnicy ofensywni MKS-u Żilina tak są dość dobrze zbudowani. No i potrafią to, co najważniejsze, wykorzystać. Teraz złe podania SD-a Suarta. Piłka wyleciała za linię boczną. Rockstraus nie miał możliwości dojścia do futbolówki i od autu rozpoczną ponownie piłkarze w żółtych koszulkach oraz zielonych spodenkach. W tym sezonie MKS, przed sezonem MKS Żilina jeszcze zagra z jednym polskim zespołem. To będzie Górnik Zabrze. MKS Żilina wybiera się na ten mecz do Zakopanego. Więc tutaj też będzie można zestawić wyniki polskich zespołów z słowackim byłym mistrzem. Zresztą MKS Żilina to pięciokrotny mistrz słowacki zespół założony w 1908 roku, a więc tylko 2 lata młodszy od Krakowi. Jeżeli chodzi o tytuły, no to jeszcze 4-krotnie ten zespół zdobywał Superpuchar Słowacji.
Walczy teraz Rok Strauss z prawej strony z Peterem Sulekiem. Piłka wyleciała za linię boczną. Wesley Suart właśnie zaczyna od autu. Suart do Mateusza Barczaka. Barczak do Suarta. Suart do przodu. No ale piłka wylądowała prosto na głowie Józefa Paczka. No i znowu Słowacy. No coraz większą przewagę mają piłkarze Żiliny. Teraz jakby zaprzeczenie tym słowom złe podanie pozwolił Łukasz Mierzejewski, by piłka opuściła boisko. Podał do Wule Trivunowicza. Trivunowicz znowu do Mierzejewskiego, a Mierzejewski zaplątał się z tą piłką. Wyleciała za aut. No i rozpoczynają Słowacy. Jest Mirosław Barcik. Wrzutka w pole karne, ale tutaj dobrze znalazł się Hezdej Suart. No i tymczasem faulowany był zawodnik Żiliny, chociaż mi się wydaje, że faulowany był SDJ Suart w tej sytuacji. Dziwna decyzja sędziego głównego, no ale oczywiście tutaj nie może być odwrócona. Będzie dobra okazja dla Słowaków na to, aby zmusić do wysiłku Wojciecha Kaczmarka. Piłka będzie ustawiona na około 25 metrze od bramki golkipera Krakowi. No i zobaczymy, który z piłkarzy będzie oddawał strzał na bramkę Wojciecha Kaczmarka. Już zostawmy to, czy faktycznie był tam faul, czy nie. Ważne jest to, że za chwileczkę Wojciech Kaczmarek być może będzie miał pełne ręce roboty. Sporo piłkarzy Żiliny tutaj ustawionych przy tej piłce. Zobaczymy, który będzie strzelał w czterech piłkarzy Krakowi w pięciu w murze, plus dwóch zawodników Żiliny, którzy tutaj będą się starali ten mur rozpychać tak, aby zrobić gdzieś w nim jakąś lukę, żeby piłka mogła przelecieć. Zobaczymy, jaki tutaj wariant rozegrania tego rzutu wolnego wybiorą piłkarze z Żiliny. Uderza na strzał na bramkę Mirosław Barcik. Ładne uderzenie, ale za słabe. Spokojnie piłka doleciała do miejsca, gdzie stał Wojciech Kaczmarek, a ten spokojnie wyłapał ją. Już szybko Kaczmarek do SDJ-a Suarta. Suart do niepilnowanego Roka Straussa. Jest Rok Strauss z lewej strony. Rozpędza się. Rok Strauss przekłada piłkę na prawą nogę, na środek do Szeligi. Obok Szeligi jest Mateusz Barczak. Teraz właśnie piłka do Barczaka, ale też niedokładnie. Ładne podanie Barczaka do Dudzica. Dudzic w polu karnym do Kriegera. Krieger, piłka zablokowana, jeszcze odbija się ponownie. O, to nie był, przepraszam, Krieger, to był Michał Masłowski. Najpierw uderzenie Masłowskiego, to uderzenie zablokowane, piłka szczęśliwie odbija się ponownie od Masłowskiego, no i zmusza do dość solidnego wysiłku Martina Dubrawkę. To nie strzelałbym Dawid Krieger, jak wydawało mi się na początku, a Michał Masłowski. No więc oprócz tego, że aktywny ten młody 21-letni napastnik, no to tutaj jak na razie to jedyny piłkarz, który stwarza jakiekolwiek zagrożenie pod bramką bramkarza MKS-u Żilina. Będzie pierwszy rzut rożny dla Krakowi w tym spotkaniu. Wykonywał go będzie, o ile dobrze dostrzegam, Rok Strauss. Tak jest, Rok Strauss już podchodzi do piłki ustawionej w narożniku boiska. Pięciu piłkarzy pasów w 16 Martina Dubrawki. Piłka, ale to dośrodkowanie chyba nie tak miało wyglądać, ale cały czas jest szansa dla Krakowi. Miloš Kosanović do Dudzica. Dudzic do Mierzejewskiego. Mierzejewski do Hezdeja Suarta. Suart do Szeligi. Teraz ustawionego na lewej stronie. Szeliga niedokładnie w kierunku Barczaka. I ruszają Słowacy, ale również i Słowacy problemy w wyprowadzeniu tej piłki. No ale teraz udaje im się odzyskać piłkę, no ale też tylko na moment. No, dużo strat teraz w środkowej strefie boiska. Teraz będzie szansa dla Słowaków na jakąś konkretną akcję. Jest Barcik z lewej strony. Barcik już na wysokości 16. Wrzutka w pole karne, ale za mocno ta piłka była posyłana w 16. Wojciecha Kaczmarka. Teraz strzały na bramkę 4-2. Strzały niecelne po jednym. 4-2 Lemka Sużyna w strzałach na bramkę. Teraz ładna piłka na dobiegnięcie do Bartłomieja Dudzica. No ale Dudzic troszkę się pośpieszył. Znajdował się na minimalnym spalonym i od rzutu wolnego rozpoczną zawodnicy Żiliny. Jeżeli chodzi o straty, które zanotowała Krakowia po tym sezonie, no to jak wszyscy wiemy, nie ma już Mateusza Klicha. Piłkarz zdecydował się przenieść do niemieckiego VfL Wolfsburg. Nie będzie jego kolegą słynny Brazylijczyk Diego, bo wczoraj rozwiązano z nim umowę, może inaczej, nie tyle rozwiązano, co dano mu wolną rękę na poszukiwanie klubu. No a piłkarz z takim CV jak Diego raczej kłopotów ze znalezieniem nowego pracodawcy mieć nie będzie. Wolfsburg bodajże przedwczoraj rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. No ciekawe, jak co tam słychać u Mateusza Klicha, ale to zostawmy tutaj.
to nie jest aż tak istotne. Istotne jest to, co zostało w Krakowie, co się będzie działo w Krakowie w najbliższym czasie. Nie ma również Mariana Jarabicy. Ten piłkarz został wypożyczony do bułgarskiego Beniaminka Ludgorec Razgard. Nie ma Piotra Gizy, nie przedłużono z nim kontraktu. Nie ma również Pawola Masaryka, no ale tutaj trudno mówić o tym, aby w jakikolwiek sposób można było odczuć brak Pawola Masaryka, bo jego rola w Krakowie od dłuższego czasu ograniczała się do tego, że po prostu przychodził na treningi, no i podejrzewam, że co miesiąc sprawdzał saldo swojego konta, bo do gry Krakowi wiele ten słowacki piłkarz nie wniósł. Mamy pierwszą zmianę w zespole MKS Żyliny. Na boisku pojawił się z numerem 16 Adam Żilak, a boisko opuścił z numerem 27 Stefan Zoszak. Rzut wolny dla MKS-u Żylina. Będzie dobra okazja ku temu, aby wrzucić piłkę w pole karne Krakowi, a jednak nie. Barcik krótko do Iwana Litawki. Litawka huknął mocno, ale tyleż mocno, co niecelnie i spokojnie od bramki. Za chwileczkę rozpocznie Wojciech Kaczmarek. Za nami 30 minut gry. W dalszym ciągu wynik bezbramkowy. Tutaj jest pytanie na Shotboxie na Małopolska TV, na które mam podgląd. Kolega się pyta, dlaczego pokazujemy mecz towarzyski Krakowie, a nie mecz ligowy Hutnika. No tutaj odpowiedź jest prosta. No, po pierwsze dlatego, że tutaj redakcja Pasy TV poprosiła nas, abyśmy ich wspomogli w realizacji tej dzisiejszej transmisji, więc to czynimy. No po drugie, wiadomo, tutaj Krakowie jakby nie było, jest zespołem grającym w ekstraklasie. Hutnik póki co gra w czwartej lidze. Więc jakby tutaj ta różnica jest dość spora w klasie. No to też jest, wydaje się, troszkę ciekawszy mecz, jakby nie było. MSK Żylina wkrótce będzie grało w eliminacjach Ligi Europejskiej. No troszkę wyższy poziom na pewno niż meczu pomiędzy Hutnikiem Nowa Huta a Orłem Balin, no ale to też przecież nie obrażamy się na Hutnika, bardzo dużo meczów zespołu z Nowej Huty pokazywaliśmy do momentu tak naprawdę, gdy jeszcze wszystko mogło się zdarzyć w czwartej lidze, w momencie kiedy wszystkie rozstrzygnięcia już się jakby spełniły, już wiadomo kto nie spadnie, kto awansuje, no więc w tym momencie to już przestało być, wydaje się, przynajmniej dla mnie, troszkę przestaje być emocjonujące. No i dlatego zdecydowaliśmy się dzisiaj pokazać i pomóc redakcji Pasy TV w transmisji meczu Krakowi z MSK Żylina. Ale mam nadzieję, że kibice Hutnika się o to na nas nie obrażą. Wróćmy do wydarzeń na boisku. Teraz faulowany był Bartłomiej Dudzic tuż przy środkowym kole. I za chwileczkę odrzutu wolnego rozpoczną piłkarze Pasów. No i ponownie teraz kibice Krakowi dopingują swój zespół. No trzeba przyznać, że nawet podczas meczów towarzyskich zawsze jakaś garstka fanów Krakowi się znajdzie. To ważne, żeby kibice byli przy swoim zespole. Teraz widząc, że nie ma możliwości podania do nikogo, Iwan Litawka uderzył technicznie sprzed pola karnego, no ale piłka przeciała obok prawego słupka bramki Wojciecha Kaczmarka. Milosz Kosanowicz do przodu do Michała Masłowskiego. Masłowski odegrał do Szeligi. Szeliga jednak piłkę stracił. Teraz naciskany przez Roka Strausa Angelowicz wybiega z piłką za linię boczną, no ale zdaniem sędziego to był faul słoweńskiego piłkarza. Zatem odrzutu wolnego rozpoczynają zawodnicy MSK Żyliny. Angelowicz do tyłu do Piaczeka. Piaczek do przodu, piłkę przyjmuje jednak Mateusz Barczak. Barczak do Kriegera. Krieger ładnie przyjął sobie tą piłkę, osaczony teraz przez trójkę zawodników. Nowo pozyskany piłkarz Krakowi obija futbolówkę o nogi któregoś piłkarzy Żyliny. Ta wylotuje za linię boczną, no i od autu rozpoczynają piłkarze w biało-czerwonych strojach.
Wyjaśniła się ewentualny transfer Charlesa Nwogu, piłkarza z floty Świnoujście do Krakowi. Dużo się mówiło jeszcze w przerwie zimowej, że ten piłkarz może trafić do Krakowi. Ostatecznie Charles Nwogu podpisał kontrakt z Energii Cottbus, czyli w Krakowi na pewno nie zagra. Szeliga do Roka Strausa, Strauss, do tyłu, do Kosanowicza. Kosanowicz do Wule Trivunowicza. Trivunowicz spokojnie do tyłu, do Wojciecha Kaczmarka. Kaczmarek ponownie do serbskiego obrońcy Milosza Kosanowicza. Kosanowicz, taka prostopadła piłka na dobiegnięcie do Dudzica, no ale tutaj ta długa noga Józefa Piaczka ścięgnęła piłkę, no i tym samym uniemożliwiła dojście Dudzicowi. No i już rozpoczynają swoją akcję Słowacy z prawej strony. Ten, który niedawno wszedł na boisko, czyli Adam Żilak, wrzucał w pole karne, no ale dobrze w defensywie póki co radzą sobie zawodnicy Krakowi. Teraz cały czas Słowacy. Mirosław Barcik na 16 metr. Mocny strzał Romana Gergela, no ale tak jak w sytuacji, gdy przed kilkoma minutami strzelał Iwan Litawka, tyleż mocny, co niecelny, no i ta piłka przeciała bardzo, bardzo wysoko nad poprzeczką bramki Wojciecha Kaczmarka. Jest na ławce rezerwowych Marcin Krzywicki. Ta przyszłość tego zawodnika w dalszym ciągu też nie jest jeszcze znana. No wiadomo, że ma być wypożyczony, ale też na wypożyczenie muszą znaleźć się chętni. No, szepta się o możliwym przejściu Krzywickiego albo do Piasta Gliwice, albo do Warty Poznań, no, gdzie ewentualnie na stałe za Kotwiczem, nie na stałe, ale na wypożyczenie, to okaże się w przyszłości. Nie ma również Mariusza Sachy, tego piłkarza wiąże się z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Ten piłkarz przyszedł do Krakowi z Podbeskidzia, no i być może właśnie wróci do rodzinnego Bielska w momencie, kiedy Podbeskidzie awansowało przecież do Ekstraklasy. A za chwileczkę od bramki ponownie Wojciech Kaczmarek. Strzały na bramkę 4-2 dla Żiliny, strzały niecelne 4-2 również dla Żiliny. Czyli 4 strzały celne Żiliny, 2 celne Krakowi i tyle samo niecelnych Żiliny, czyli 4 i tyle samo niecelnych Krakowi, czyli 2. Przed nami jeszcze około 10 minut gry w pierwszej części spotkania. W dalszym ciągu wynik bezbramkowy. No delikatną przewagę posiadają piłkarze Żiliny. To oni częściej zmuszają do wysiłku Wojciecha Kaczmarka. Teraz ładne przejęcie futbolówki przez Michała Masłowskiego. No podoba mi się ten piłkarz Masłowski do Kriegera. Krieger do Masłowskiego. Ładnie Masłowski na prawo do Dudzica. Dudzic na lewą nogę. No ale za bardzo odchylił się przy tym strzale Bartłomiej Dudzic, no i piłka przeleciała wysoko nad poprzeczką bramki Martina Dubrawki. No a Michał Masłowski, grający z numerem 14, no warto na niego zwrócić uwagę. Nieźle prezentuje się ten piłkarz, który jest testowany. On jest cały czas piłkarzem Lechi Dzierżoniów, tak jak mówiłem. No być może w tym spotkaniu przekona trenera Szatałowa do swojej osoby, bo tutaj widać, że potrafi się ładnie odnaleźć na boisku ten piłkarz. Rusza Sławomir Szeliga. Szeliga, no ale bardzo ładny powrót Petera Sulka. Sulek do Stanisława Angelowicza. Angelowicz nie atakowany przez nikogo na lewą stronę do Władimira Leitnera. W
Faulowany teraz piłkarz Krakowi, Sławomir Szeliga ma ustawioną piłkę. Ja na chwilkę się odwrócę, bo widzę, że część z Państwa pisze różne ciekawe rzeczy na shotboxie. Muszę sobie tylko na to zerknąć, cóż tutaj mamy. No to jest niebezpieczeństwo. Zawsze, gdy się odwracam, coś przeczytać, to wtedy dzieje się coś ciekawego na boisku. Mam nadzieję, że w tym momencie takie sytuacje nie będzie mi. No, co z transferem Andrzeja Niedzielana? Tyle zdążyłem przeczytać. No tak jak mówiłem już w trakcie dzisiejszej transmisji, padło takie pytanie o transfer Andrzeja Niedzielana podczas ostatniej konferencji prasowej z Tomaszem Rząsą. Tak jak mówiłem, uśmiechnął się tylko, powiedział po konsultacji krótkiej z trenerem Szatałowym, że to tajemnica handlowa, więc ciężko cokolwiek tutaj interpretować z takiego zachowania. No, zobaczymy. No, często w tych publikacjach prasowych, które ukazują się dotyczących spekulacji transferowych, jest dużo prawdy. No, wiadomo, że korona ma pewne problemy finansowe. No i może się okazać, że nie będzie po prostu stać kieleckiego zespołu na to, aby płacić Niedzielanowi pensję w Krakowie. Takich problemów nie ma. Zatem no, ciężko coś tutaj wywróżyć. Mówi się też o Dawidzie Nowaku, no ale to również tutaj taka odpowiedź była bardzo enigmatyczna ze strony Rząsy, czyli po prostu uśmiech i zasłona milczenia. No zobaczymy to wszystko. Myślę, że się okaże w przeciągu kilku tygodni, no i po prostu wszystko będzie już wiadome w tych sprawach transferowych. Odnośnie pozdrowień na antenie, no to oczywiście pozdrawiam wszystkich widzów Małopolska TV oraz Pasy TV. No i wchodźcie codziennie na oba serwisy, bo tylko w ten sposób będziecie wspierać te serwisy i tylko w ten sposób będziemy mogli w dalszym ciągu robić dla Państwa transmisję. Oskara również pozdrawiamy. Tutaj na boisku niewiele się dzieje, więc mogę spokojnie teraz zmienić się w panią z, jakżeż to się nazywa, koncert życzeń. O właśnie, ten kolega siedzący obok mnie podpowiedział mi koncert życzeń. Chciałem powiedzieć księga życzeń, ale przecież to koncert życzeń. 41 minuta, 30 sekunda, więc już niewiele mniej niż 5 minut pozostało do zakończenia pierwszej części spotkania. Słońce wyszło dość teraz tak ostro nad stadion MKS Użlina. Wokół jest zachmurzone, ciemne chmury, a tutaj nad stadionem bezchmurne niebo, ładne słońce. No zobaczymy, czy w drugiej połowie się nic nie zmieni i w dalszym ciągu piłkarze będą mogli zejść sushi do szatni po zakończeniu spotkania. Łukasza Nowoczyńskiego w dalszym ciągu nie ma w składzie Krakowi, więc w dalszym ciągu tej kontuzji nie wyleczą. Tutaj nie ma sensu tutaj Łukasza Nowoczyńskiego narażać na jakieś niepotrzebne powikłania. Spokojnie, teraz jest ten czas między sezonami, że będzie mógł wrócić do zdrowia i myślę, że od początku nowego sezonu, a więc od meczu z Koroną Kielce, bo Krakowie przecież inauguruje rozgrywki właśnie meczem z Kielczanami, wystąpi w tym spotkaniu właśnie Łukasz Nawodczyński. Teraz Krakowia buduje kolejną akcję. Jest Rok Strauss na lewej stronie. No, póki co jakoś niespecjalnie przekonuje mnie ten słoweński pomysł. Teraz bardzo ładnie tutaj przełożył sobie piłkę SD Suward. Cały czas Suward i troszkę zaplątał się w tym dryblingu. Odebrał mu piłkę ostatecznie Adam Zilak. Szansa na kontratak. Ruszał Mirosław Barcik, ale nie patyczkował się. Wule Trivunowicz wybił piłkę za linię boczną i oddał tu rozpoczną Słowacy. Ładnie tutaj jeszcze wrócę do tej sytuacji, gdy SD Suward tutaj szarżał lewą stroną. No mało brakło, a przedarłby się już pod samo pole karne. Mogło być coś groźnego pod bramką Martina Dubrawki. No ale ostatecznie odebrana została piłka holenderskiemu obrońcy Krakowi. A ja mówiłem o Roku Strausie. No póki co ten piłkarz jakoś niespecjalnie się wyróżnia. No nie widzę tutaj jakichś wyjątkowych, niesamowitych rajdów lewą stroną. No mam nadzieję, że tutaj to się zmieni i będzie oczywiście podporą dość dużą Krakowi w przyszłym sezonie, ale uwaga, to może być groźnie. Wojciech Kaczmarek, jeszcze szansa na dobitkę. Gdzie jest piłka? Jest pod nogami
SDJ Suwarta, którzy teraz wybijają za linię boczną. No, bardzo groźnie było pod bramką Wojciecha Kaczmarka, no ale Wojciech Kaczmarek potwierdził to, co pokazywał przez całą rundę wiosenną, czyli bardzo wysoką formę i bardzo dobre umiejętności bramkarskie. Jeszcze szansa, oj, uwaga, teraz ładnie złożył się do przewrotki Adam Żilak, no ale czujnie ponownie między słupkami Wojciech Kaczmarek. No ciekawe, czy ten Szatałow da w drugiej części meczu wystąpić Miloszowi Budakowiczowi. No, tak jak powiedziałem, szkoda, że nie ma Szymona Gąsińskiego. On tutaj powinien chcieć się jak najczęściej pokazywać trenerowi Szatałowowi. No ale kontuzja przeszkodziła Szymonowi Gąsińskiemu w ewentualnym występie w dzisiejszym spotkaniu. Na zegarze już 45. minuta, jeszcze będzie rzut wolny dla Krakowi, to prawdopodobnie będzie ostatnia akcja w tej pierwszej części meczu, bo przerw nie mieliśmy zbyt wiele, no i za chwileczkę będzie już po pierwszych 45 minutach. No ale jeszcze poczekajmy, jeszcze może być groźnie pod bramką MSK. Żiliny piłkę ustawił sobie Hezdej Suwart. Wrzutka w pole karne, niezbyt dokładna, bo tutaj przeciął tą piłkę z granicy z 12. Wiktor Pelowski. Piłka po odbiciu głową od Pelowskiego trafiła do rąk Martina Dubrawki i po chwili sędzia zakończył pierwsze 45 minut. Kończy się ta pierwsza pała wynikiem bezbramkowym. My się na chwileczkę rozłączymy z dźwiękiem. Usłyszymy się, gdy tylko będzie się miała rozpoczynać druga część spotkania. Zatem do usłyszenia za około kwadrans. Już witamy ponownie. Oba zespoły są na murawie. Póki co przynajmniej w zespole Krakowi nie widzę zmian, chociaż nie, jest jedna. Z numerem 11 na boisku zameldował się Marcin Krzywicki. Prawdopodobnie zmienił on... No właśnie, kogo zmienił Marcin Krzywicki? Zaraz się to wszystko... Widzę również Andraża Strunę. No zaraz tutaj zorientuję się, kogo na boisku nie ma, no i wtedy będzie łatwiej ocenić. Na pewno Marcin Krzywicki zmienił Michała Masłowskiego. No ja się troszkę dziwię tej decyzji, bo przynajmniej mi osobiście oczywiście mogę mieć odmienne zdanie niż trener Jurij Szatałow, ale mi się poczynania Michała Masłowskiego na boisku podobały. Nie ma również Sławomira Szeligi. No i właśnie tutaj w miejsce Szeligi w środku pola występuje Andraż Struna. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o zmiany Krakowi w bramce Wojciech Kaczmarek, a więc trener póki co jeszcze daje Kaczmarkowi pograć. Więcej zmian jest w zespole MSK Żilina, no ale to będzie mi nieco ciężej tutaj te zmiany jakoś odnotować. Będę się dostarał na bieżąco orientować i Państwu przekazywać te informacje. No ale najważniejsze dla kibiców w Polsce są te, że nie ma Michała Masłowskiego na boisku oraz nie ma Sławomira Szeligi, a w ich miejsce zameldowali się Krzywicki oraz Andraż Struna. Jest piłka w polu karnym, ale jest tam również Hezdej Suwart, jednak wcześniej faulowany był w 16 Mateusz Barczak i od rzutu wolnego gdzieś mniej więcej na 11 metrze rozpocznie grę Krakowi Wojciech Kaczmarek. Na pewno na boisku w zespole z Żyliny zameldował się z numerem 8 Marcel Ondrasz. Zastąpił on prawdopodobnie grającego z 7 w pierwszej części Wladimira Leitnera, bo właśnie Leitner grał na prawej obronie. Teraz widzę tam Marcela Ondrasza. No i to jedna z tych zmian. No a co więcej, no to będę, tak jak mówiłem, na bieżąco jakoś starał się tutaj to wszystko orientować.
Tymczasem rzut wolny dla Krakowi. Mateusz Barczak będzie rozpoczynał akcję pasów. Barczak w pole karne. Był tam Marcin Krzywicki, no ale nawet nie starał się jakoś doskoczyć do tej piłki. No i spokojnie wybili ją do przodu defensorzy słowackiego zespołu. Teraz strata w środkowej strefie Andraża Struny. Piłka wycofana do defensywy słowackiego zespołu. Nie ma również na boisku Mirosława Barcika, to na pewno. Jest natomiast Tomasz Majtan z numerem 10. No dużo tych zmian przeprowadził trener słowackiej ekipy. Tutaj są również i problemy nieco innej natury. Na przykład widzę, że na boisku biega piłkarz oznaczony numerem 17 w zespole MSK Żyliny, a takowego piłkarza z takim numerem nie mamy w tych protokołach, które dostali dziennikarze przed meczem, no więc tutaj będzie mi totalnie ciężko przewidzieć, kogo ten piłkarz zmienił, no i jak ten zawodnik się nazywa, chociaż on na koszulce jest jakieś krótkie, trzyliterowe nazwisko, bądź też pseudonim, no. Tutaj Pich, to czteroliterowe nazwisko, tak się nazywa piłkarz oznaczony numerem 17. Dobrze, bo widzę, że tutaj poważne prośby się zrobiły na shotboxie. Ja przeczytam, ale to potem już może skończmy z tymi pozdrowieniami. Oczywiście to nie sprawia mi żadnego problemu, ale być może część kibiców wolałoby tutaj wiedzieć, co się dzieje na boisku. No ale jeszcze wróćmy do życzeń, które oczywiście składamy jak najserdeczniej tutaj od całej ekipy Małopolska TV oraz Pasy TV dla Weroniki Kibicki Krakowi z okazji 20. urodzin od Huberta. Naprawdę czuję się jak pan w koncercie życzeń oraz również, no nie wiem, no tak jest napisane, więc tak przeczytam. Pozdrowienia od kibiców Podbeskidzia dla kibiców Krakowi. No, być może szykuje się jakaś wielka przyjaźń pomiędzy tutaj tymi klubami, ale to już zostawmy. Bo jest akcja dla zespołu słowackiego. No i najwyższym trudem piłkę wybija na rzut rożny Wojciech Kaczmarek. Sprytne uderzenie z rzutu wolnego. Tutaj wydawało się, że to będzie dośrodkowanie na 16, na 12, 13 metr. A tymczasem piłkarz zdecydował się bezpośrednio uderzyć na bramkę Kaczmarka. Chciał mu posłać tą piłkę, tak mówiąc kolokwialnie, za kołnierz, ale Kaczmarek, rosły człowiek, wysoki mężczyzna, zdołał tą piłkę sparować na rzut rożny. Teraz pewny chwyt Kaczmarka, daleki wykop do przodu. Atakuje tutaj Bartłomiej Dudzic. Dudzic napiera na grającego z numerem 8 Marcela Ondrasza, ale Ondrasz nie popełnia błędu. Zdołał odegrać do Wiktora Pelowskiego. Pelowski na prawą stronę do Stanisława Angelowicza. Angelowicz do tyłu. Jest tutaj Józef Paczek. Lubomir Guldan. Guldan do tyłu, do Wiktora Pelowskiego. No i strata piłki przez Słowaków. Rok Strauss walczył przy linii bocznej. No ale zdaniem sędziego popełnił błąd. No i od autu rozpoczynają gospodarze. Peter Sulek na środek do Wiktora Pelowskiego. Oj, teraz tutaj aż zatrzeszczały buty Andraża Strun. Oj nie, to nie Andraż Struna, to był Dawid Krieger. Oczywiście nie umknęło to uwadze sędziego. Będzie rzut wolny dla pasów, ale ten rzut wolny jest jeszcze na połowie Krakowi. Za nami 6 minut gry w drugiej części spotkania, 51. minuta. Rok Strauss na środku, do tyłu, do Barczaka. Barczak, zupełnie nieudany przerzut piłki na lewą stronę. Tam nie było nikogo, no prawdopodobnie z tego powodu właśnie, że Rok Strauss z lewej strony zszedł na środek, no i zrobiła się luka z lewej strony. Jeszcze takie pytanie, widzę, merytoryczne odnośnie meczu na shotboxie. Kto jest na ławce rezerwowych? A więc
Tutaj już nie będę czytał tych piłkarzy, którzy weszli na boisko na ławce rezerwowych. Trener Szatałow ma jeszcze do dyspozycji Milosza Budakowicza, Bojana Puzigacze, Mateusza Urbańskiego, Tomasza Baligę, Wladimira Bolewicza oraz Dawida Rupę. Dawid Rupa to piłkarz występujący w zespole młodej Ekstraklasy Krakowi. Tutaj przeważnie występuje, często trener Szatałow Rupę brał razem z Adamem Pytelem, no ale dzisiaj zrezygnował i Pytela nie ma w składzie Krakowi. Teraz niezbyt dokładne zagranie głową Lubomira Guldana do Martina Dubrawki. I spokojnie golkiper zespołu z Żiliny wyłapuje tą piłkę. Milosz Kosanowicz walczył o futbolówkę z lewej strony z Tomaszem Majtanem. No i Majtanowi opłaciła się ta walka, bo wywalczył rzut rożny. No i za chwileczkę będziemy mieli kolejny rzut rożny dla Żiliny, już piąty w tym spotkaniu. Jak na razie Krakowia tylko jeden rzut rożny w całym meczu. Piłka w pole karne, dobra główka w obronie zawodników Krakowia, ale cały czas jesteśmy w pobliżu szesnastki Wojciecha Kaczmarka. Ładne odegranie jest tutaj. Piłkarz właśnie ten z numerem 17, Plich, uderzył mocno lewą nogą. Piłka na szczęście dla pasów, dla Wojciecha Kaczmarka, trafiła w nogi Milosza Kosanowicza, wychodzi za linię końcową. No i mamy szósty rzut rożny w tym spotkaniu dla, chciałem powiedzieć, Różem Beroka, nie wiem dlaczego, MSK Żiliny. Ten rzut rożny będzie wykonywał Adam Żilak. Piłkarz oznaczony numerem 16, Żilak, miękko w pole karne, no ale prosto do rąk Wojciecha Kaczmarka. Kaczmarek troszkę jakby na oślep te wykopy Wojciecha Kaczmarka mógłby poczekać. To już któraś taka sytuacja, że właśnie po rzucie rożnym czy po jakiejś wrzutce z którejś ze stron Wojciech Kaczmarek wyłapuje te piłki, później troszkę, przynajmniej moim zdaniem, za szybko uruchamia akcję, bo tutaj zazwyczaj nie ma żadnego z zawodników Krakowi. Nawet na połowie MSK Żiliny. Tak było też i w tej sytuacji. Prawda, był tam Bartłomiej Dudzic, no ale mocno, mocno utrudnione miał zadanie dojścia do tej piłki. Teraz faulowany Wule Trybunowicz już. Krakowia szybko rozpoczyna od rzutu wolnego. Trybunowicz właśnie do Andraża Struny. Struna do Dawida Krigera. Kriger do Barczaka. Barczak stracił piłkę. Jest piłkarz naszym numerem 10. To był Tomasz Majtan. Chciał strzelać około 25 metrów, dobrze, ofiarnie zablokował to uderzenie Wule Trybunowicz. Teraz Plich walczy z Mateuszem Barczakiem. Barczak dobrze zasłonił tą piłkę, odegrał do Andraża Struny. Teraz Krzywicki z prawej strony. Oj, tutaj Marcin Krzywicki mocno podrażniony tym faulem. Krzyknął jeszcze coś do Guldana i jest pierwszy żółty kartonik w tym spotkaniu dla piłkarza MSK Żiliny. Ukarany nim został grający z numerem 5 Lubomir Guldan. Łukasz Mierzejowski od rzutu wolnego tuż przy linii bocznej. 56. minuta spotkania w dalszym ciągu. Wynik bezbramkowy. Mierzejewski do tyłu, do Trybunowicza. Trybunowicz do Kaczmarka. Kaczmarek tutaj był naciskany przez grającego z numerem 25. No właśnie, no i kolejny problem taki, że piłkarz biega po boisku za numerem 25, a takowego w protokole numeru nie ma. No ale z tego, co mi się wydaje, to był to Dawid Strinhawka, to chyba tak, bo tak dostrzegłem na koszulce. No jest spora odległość od stanowiska do boiska, więc nieco ciężko mi było dostrzec tego zawodnika, ale tak mi się wydaje, że to jest Dawid Strinhawka. Rzut wolny dla Krakowia. Zdaje Suart w pole karne.
Na tej ta piłka zatrzymała się już na 16 metrze na klatce piersiowej Strenhawki. No i teraz właśnie rusza piłkarz Żiliny lewą stroną. Jest cały czas Peter Sulek. Wmieszał się to wszystko Łukasz Mierzejewski. No i opłaciło się, bo aut jest dla Krakowi. Łukasz Mierzejewski za linii bocznej do Barczaka. Barczak krótko do Dawida Kriegera. Krieger do tyłu. Jest tutaj Hezdej Suart. Suart na lewo do Roka Strausa. Straus od razu do SDA Suarta. Suart utrzymuje się przy piłce, chociaż był tutaj mocno naciskany przez Adama Żileka. Cały czas Krakowia. Wydawało się, że faulowany był na środku boiska Rok Straus, ale sędzia tutaj gestem ręki pokazuje, aby ten piłkarz się podniósł. No i mają swoją okazję Słowacy, ale Rok Straus ofiarnie w obronie odbiera piłkę Tomaszowi Majtanowi. Teraz Strauss do tyłu, do Mierzejewskiego. Mierzejewski nabija Tomasza Majtana i od autu rozpocznie Krakowia. Łukasz Mierzejewski za linii bocznej do Dawida Kriegera. Krieger chciał podawać do Suarta, ale przejął tą piłkę Adam Żilak. Jeszcze teraz strzał jednego z zawodników z Żiliny. Piłka przylatuje jednak nad poprzeczką bramki Wojciecha Kaczmarka. Tym, który strzelał na bramkę Kaczmarka, był grający z numerem drugim Stanisław Angelowicz. W strzałach 7-2 na bramkę dla MSK Żiliny. Piłka w dłoniach Wojciecha Kaczmarka. Kaczmarek ręką właśnie do Andraża Struna. Podanie w kierunku Marcina Krzywickiego, ale dobrze tutaj zachował się w obronie. Jak na razie jedyny ukarany żółtym kartonikiem piłkarz Lubomir Guldan. Marcel Ondrejsz do Picha. No ale piłka wylatuje za linię boczną i po raz kolejny będzie wprowadzał ją właśnie z autu Łukasz Mierzejewski. Mierzejewski wzdłuż linii bocznej na Krzywickiego, ale ta piłka nie doleciała nawet do napastnika Krakowi. Teraz jeszcze walczył o futbolówkę Dawid Krieger, no ale wyleciała ona na aut i właśnie od autu rozpoczynają z piłkarzem Żiliny Pich. Ładna piłka do właśnie tego grającego z numerem 25 Dawida Strinhawki. No ale udało się powstrzymać tą akcję słowackiego zespołu. No i ponownie od bramki rozpocznie za chwileczkę Wojciech Kaczmarek. No i tutaj ważna informacja jest taka, przynajmniej moim zdaniem, że no ta druga połowa jak na razie zupełnie zdecydowanie pod dyktando Żiliny. Co prawda nie ma być może jakichś tej wyśmienitych okazji pod bramką Kaczmarka, no ale spokojnie tutaj dochodzą do szesnastki Krakowi. No później jest może to nieco gorzej z wykończeniem akcji, no ale Krakowia już od dłuższego momentu nie zagroziła bramce Martina Dubrawki, czyli bramkarza zespołu MSK Żiliny. Teraz bliski przejęcia piłki był Bartłomiej Dudzic. Udało się tutaj powalczyć Kriegerowi, odegrał do Dudzica. Dudzic do Bartczaka. Bartczak na prawo do niepilnowanego Mierzejewskiego. Rusza Mierzejewski. Piłka w pole karne. Ładnie tutaj uderzył tą piłkę Dawid Krieger. To prawda, uderzenie z 16 metra głową. No rzadko wpada do bramki. Nie inaczej było w tej sytuacji, no ale to kolejna próba tutaj zbudowania jakiejś akcji ofensywnej pod bramką Martina Dubrawki. 62. minuta meczu sparingowego. W dalszym ciągu wynik bezbramkowy. Ja już to mówiłem na początku transmisji, ale powtórzę raz jeszcze, bo być może część z Państwa dołączyła już w trakcie. Po zakończeniu tego spotkania gdzieś w godzinach wieczornych, być może wczesno porannych, będzie retransmisja meczu. Pełne 90 minut plus wypowiedzi, wywiady po tym spotkaniu z zawodnikami oraz trenerem Krakowi, o ile zgodzą się takowych udzielić. Druga informacja, równie ważna, bądź nie mniej ważna, jest taka, że wszystkie sparingi Krakowi, te tutaj rozgrywane w Polsce,
O ile zostaną one zamknięte dla mediów, będziemy transmitowali wspólnie z Telewizją Sympatyków Krakowi pasy TV. A więc już teraz zapraszam 29 czerwca na godzinę 17. Ten, kto nie może przyjść na stadion przy ulicy Kałuży, bo prawdopodobnie mecz z Ruchem Radziąków, bo właśnie ten pierwszoligowiec będzie rywalem Krakowi w meczu sparingowym, to zapraszamy przed monitory. Będzie można sobie to spotkanie zobaczyć na Małopolska TV oraz na Pasy TV. Przed chwileczką znowu pojawiły się statystyki. 5 strzałów niecelnych Żyliny, 2 niecelne Krakowi, 8 strzałów celnych Żyliny i 3 strzały celne Krakowi. Teraz faulowarz pasów będzie rzut wolny, a widzę, że do zmiany szykuje się Tomasz Baliga, również Bojan Puzigra wchodzi do linii bocznej, zatem leczkę będziemy mieli dwie zmiany w Krakowi. No zobaczymy tutaj, jak ci piłkarze się zaprezentują. Boisko opuszcza Wule Trivunowicz. No ciekawe, czy tutaj tym występem przekonał trenera Jurija Szatałowa, że jeszcze nie czas się z nim rozstawać. No takie pytania padną oczywiście po tym dzisiejszym spotkaniu. Bojan Puzigacza zastąpił Wule Trivunowicza. Widzę, że teraz już zmierza spokojnym krokiem Rok Strauss. No i Tomasz Baliga prawdopodobnie właśnie zmieni słoweńskiego lewoskrzydłowego Krakowi. Wojciech Kaczmarek od rzutu wolnego, ale tutaj nie powalczył zbytnio Andrasz Struna o tą piłkę. Jest jeszcze Mateusz Barczak. Dawid Krieger przeszkodził nieco w przyjęciu piłki Bartłomiejowi Dudzicowi, no i to się może zemścić, chociaż teraz dobrze Andrasz Struna w środku pola. Barczak do Puzigaczy, Puzigacza do Barczaka, Barczak do tyłu do Wojciecha Kaczmarka. Kaczmarek na lewą stronę do Tomasza Baligi, bo właśnie Baliga ustawiony na lewej stronie pomocy, czyli zamienili się pozycjami z Rokiem Straussem. Kolejne pytanie na shotboxie. No, nie wiemy, dlaczego nie ma w dzisiejszym spotkaniu Krzysztofa Nykla. Oczywiście, jeżeli tylko będzie taka możliwość, jeżeli będzie trener chciał rozmawiać z dziennikarzem, bo z tym bywa różnie. Trener czasem lubi przejść obojętnie obok dziennikarzy, nie zauważać ich. No, jeżeli tym razem będzie nieco inaczej, no to zapytamy, dlaczego nie ma Krzysztofa Nykla oraz Arkadiusza Radomskiego, bo to również trzeba zaznaczyć, że Radomskiego w tym zestawieniu meczowym Krakowi nie ma również. Kolejna akcja Słowaków. Pelowski w pole karne. Ładnie tam wyskoczył jeden z piłkarzy Żiliny. No, wyskoczył ładnie, ale już strzał był zupełnie nieudany. Piłka wyleciała za linię boczną. No i właśnie od autu rozpoczyna Łukasz Mierzejewski. Mierzejewski do Struny. Struna oddaje Mierzejewskiemu. No i kolejny raz wybicie na oślep. Spokojnie tutaj przyjął sobie piłkę Stanisław Angelowicz. No i Słowacy budują kolejną akcję. Jest właśnie Stanisław Angelowicz. Z prawej strony walczy z nim Tomasz Baliga. No i nie opłaciło się. Wydawało mi się, że się opłaciła ta walka. A jednak jest kolejny rzut rożny w tym spotkaniu dla MSK Żyliny. 66. minuta na zegarze. Wynik 0-0. A z tego, co tutaj rozumiem, bądź też nie rozumiem, no ale tak to brzmi podobnie, kibice MSK Żyliny krzyczą, że my chcemy gola. To już 7. rzut rożny w tym spotkaniu dla MSK Żyliny. Krakowie miała tylko jeden rzut rożny w tym spotkaniu i aż 18 fauli Żyliny przy 5 Krakowi. Wojciech Kaczmarek, piąstkowanie. Tym razem zdaniem sędziego piłka jeszcze odbiła się od któregoś z zawodnika Żyliny. To był prawdopodobnie Józef Piaczek, grający z numerem 15, i od bramki rozpocznie Wojciech Kaczmarek. A
przepraszam, źle przeczytałem te statystyki, które się pojawiają na Telebimie. 8 fauli do tej pory Krakowi, a 18, tak jak mówiłem, MSK Żiliny. Rozgrywają piłkę w linii obrony zawodnicy MSK Żyliny. Teraz właśnie dotarł ona do Picha. Pich do Adama Żilaka. Żilak walczy w narożniku boiska z Bojanem Puzigaczą. I faulowany był Bojan Puzigacza przez Adama Żilaka. No i kolejny raz od rzutu wolnego rozpocznie Wojciech Kaczmarek. No ale gra, o ile w defensywie, no na tyle może się podobać, że pomimo tej przewagi Żilina nie ma jakichś klarownych sytuacji podbramkowych, no to o tyle w ofensywie gra Krakowi, przynajmniej jak na razie, wygląda bardzo, bardzo mizernie. No, mnie osobiście dziwi zejście Michała Masłowskiego, tego 21-letniego testowanego napastnika. No, przynajmniej moim zdaniem to była jedna z wyróżniających się postaci w tych pierwszych 45 minutach, jeżeli chodzi o zespół Krakowi. Uwaga, teraz mogło być groźnie, bo była całkiem niezła piłka kierowana w kierunku Petera Sulka, no ale też ładnie Bojan Pozigacza krótko głową do Wojciecha Kaczmarka. Marka, ten bez problemu wyłapuje piłkę. Andrasz Tunna gra z numerem drugim, a kto jest sędzią meczu, no to tego niestety nie wiem. Tutaj to jest prawdopodobnie jakiś słowacki sędzia, no tak to bywa w meczach sparingowych, że po prostu jakiś sędzia z okolicy tutaj jest brany, aby posędziował takie spotkanie. No i tak jest zapewne w tej sytuacji. Kolejna zmiana w Krakowi. Wladimir Bolijewicz z numerem 15 wejdzie na boisko, a murawę opuści. No, na razie nikt nie kwapi się do zejścia z boiska. Teraz zorientował się, że Mateusz Barczak, że to chodzi o niego. No i Mateusz Barczak opuszcza murawę, a w jego miejsce melduje się na boisku Wladimir Bolijewicz. Bojan Puzigacza, nieudany był ten rzut wolny. Na szczęście dla pasów jest jeszcze SD Suard. Miloš Kosanović, ładna piłka do Kriegera, ależ mogło być teraz groźnie. No, w ostatniej chwili wygarnął tą piłkę spod nóg Kriegera Lubomir Guldan. To jeszcze mieli pretensje obrońcy Żiliny do sędziego liniowego, że ich zdaniem tam powinna zostać podniesiona chorągiewka, powinien zostać odgwizdany, spalony, no ale nic takiego się nie stało. No szkoda tej akcji. Jest drugi rzut rożny w tym spotkaniu dla Krakowi. Wrzutka w pole karne, ale spokojnie wybita piłka przez obrońców z Żiliny. Cały czas mimo wszystko Krakowia. SD Suart na lewo do Andraża Struny. Nie, przepraszam, Struna to jest w tym miejscu tym piłkarzem. Z lewej strony był Tomasz Baliga. To on wykonywał ten rzut rożny. 70 minuta, więc jeszcze około 20 minut plus to, co dojczy sędzia, pozostało do zakończenia tego spotkania. Przypomnijmy wynik w dalszym ciągu bezbramkowy. Od kilku minut, może 3-4, to spotkanie jakby się wyrównało. Krakowia troszkę bardziej przesunęła się do przodu, stworzyła sobie dwie sytuacje pod bramką, co prawda niezakończone strzałami, no ale strzałami, ale tutaj patrząc na tą mizerię, którą mieliśmy w wykonaniu Krakowie w przeciągu tych 25 minut od rozpoczęcia drugiej połowy, no to trzeba takie sytuacje niestety odnotować. Bojan Puzigacza na rzut rożny po raz 9 będą wykonywali stały fragment gry zawodnicy MSK Żyliny. Pich będzie wykonywał ten rzut rożny na pierwszy słupek, ależ teraz
było groźnie. Będzie jeszcze kolejna okazja dla Słowaków. No teraz ostro bita piłka przez Picha z rzutu rożnego. Po ziemi leciała futbolówka, no i niewiele brakło, a wpadłaby, wydaje się, że nawet bezpośrednio z rzutu rożnego do bramki Wojciecha Kaczmarka, no ale na szczęście dla Pasów przeleciała ona wzdłuż bramki Kaczmarka i wyleciała za linię końcową z drugiej strony. No ale jest kolejny rzut rożny dla Słowaków. Tym razem z strony prawej główka. Tam chyba uderzał na bramkę, o ile dobrze zauważyłem, piłkarz oznaczony numerem 23, Peter Szulek. No ale to uderzenie było bardzo, bardzo niedokładne i od bramki rozpocznie Wojciech Kaczmarek. Kaczmarek, daleki wykop, walczył tutaj Krieger z Józefem Piaczkiem, no ale Krieger przegrywa ten pojedynek i kolejna akcja jest budowana przez Słowaków. Ładnie tutaj odebrał piłkę Dawid Strnhawka. No ale to uderzenie pozostawiło wiele do życzenia. Piłka przecięła daleko obok prawego słupka bramki Kaczmarka. Kaczmarek teraz przytomnie, widząc, że pokazuje się Tomasz Baliga. Baliga walczył o piłkę z Adamem Żilakiem. No i w pewnym momencie przestał walczyć piłkarz, który powrócił z wypożyczenia do Ogocimskiego Brzesko. Leży Tomasz Baliga na murawie, no może nie leży, ale klęczy, tutaj trzymając się chyba za brzuch. No być może tutaj w walce o piłkę Adam Żilak trafił łokciem Tomasza Baligę. Biegnie już w kierunku lewego pomocnika w tej drugiej połowie, bo właśnie na tej pozycji gra Tomasz Baliga. Zastąpił Roka Strausa. Biegnie już tam masażysta zespołu Krakowi. No i zobaczymy, czy Tomasz Baliga będzie mógł kontynuować grę w tym meczu. Tutaj kolejne pytanie o numery. Tutaj podejrzewam, że tutaj z innych portali ludzie oglądają te mecze, kibice, którzy później tam muszą sobie odnotować we wszystkich na swoich stronach internetowych, a więc Wiktor Pecowski gra z numerem 12. Bo właśnie było pytanie o numer Wiktora Pecowskiego. Oddali piłkę teraz zawodnicy Krakowi, no bo zawodnicy MŚK, bo tak się dokładnie wymawia nazwę tego klubu, oddali piłkę. Leży za murawą Tomasz Baliga, jest opatrywany przez masażysta, więc Krakowia jak na razie w dziesiątkę. Dawid Krieger w środkowej strefie boiska tutaj był zahaczany przez Petra Sulka, ale utrzymał się przy piłce Krieger. Bojan Puzigacza na prawo do Mierzejewskiego. Mierzejewski do Władimira Boliewicza. Boliewicz ponownie do Puzigaczy. Puzigacza do Dawida Kriegera i Krieger. Tutaj do nikogo. Jeszcze Krieger ma pretensje do Łukasza Mierzejewskiego, że ten powinien aktywniej pokazywać się z prawej strony. No ale piłka wleciana od trasy przejmuje piłkę Marcin Krzywicki. Wypuścił Andraża Strunę. Sędzia zastosował przywilej korzyści. Andraż Struna zahaczany po raz kolejny. Przywilej korzyści. Struna na prawą stronę do Dudzica. No może być coś ciekawego z tej akcji. Bartłomiej Dudzic już blisko szesnastki. Dudzic na prawą nogę. Próba dośrodkowania zablokowane. To dośrodkowanie przez piłkarza MŚK Żiliny i będzie trzeci rzut rożny w tym spotkaniu dla Krakowi. No szkoda, że Andraż Struna tutaj nie zaprzestał tej akcji, gdy był faulowany na 30 metrze. Sędzia zastosował przywilej korzyści. No być może więcej byłoby korzyści z takiego rzutu wolnego. Miłosz Kosanowicz jest w dalszym ciągu na boisku. On potrafi ładnie uderzyć z rzutu wolnego, ale jest rzut rożny. Boliewicz z narożnika boiska jednak na pierwszy słupek, a tutaj już dobrze główkuje defensor w żółtej koszulce. Boliewicz walczy o piłkę z Wiktorem Pelowskim. Słowacy w ataku pozycyjnym.
Teraz głupia strata piłki przez Andraża Strunę. Zupełnie nie powalczył o tą piłkę. Odpuścił walkę z Peterem Sulkiem. Na szczęście Sulek był tak zaskoczony zachowaniem Struny, że nie wykorzystał tego prezentu. No i mają okazję Krakowianie. Jest Dawid Krieger. Krieger krótko do Boliewicza. Boliewicz huknął bardzo mocno z 35 metra, no ale w sam środek bramki, gdzie był dobrze ustawiony Martin Dubrawka. 78 minuta meczu, a więc jeszcze około 12 minut do zakończenia tego spotkania. W dalszym ciągu wynik bezbramkowy w MŚK Żylinie. Szykuje się kolejna zmiana. Przy linii bocznej stoi z numerem 14 Nenadia Zlatkowicz. No i zapewne za chwileczkę zamieni na boisku któregoś z piłkarzy. Ale teraz jeszcze nie teraz, bo Słowacy mają kolejną akcję. Pich do tyłu, do Sulka. No ale Peter Sulek mocno i niecelnie piłka przelatuje nad bramką. W tym momencie będzie ta zmiana, o której mówiłem. Na boisko wejdzie z numerem 14 Nenadia Zlatkowicz, a schodzi Adam Żilak, oznaczony numerem 16. A więc tutaj trener MŚK Żyliny stosuje takie zmiany hokejowe, bo Adam Żilak rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, wszedł na boisko, teraz z boiska schodzi. Tutaj zauważyłem właśnie przy zejściu Adama Żilaka, że ma jeszcze tą koszulkę z naszywką na prawym, na ramieniach, na obu ramionach ze znaczkiem Champions League. No widać, że to było niesamowite wydarzenie dla nie tylko klubu, ale również dla tych piłkarzy, że mieli okazję mierzyć się tutaj na swoim stadionie, który tak naprawdę może pomieścić około 7 tysięcy widzów. Z tak renomowanymi przeciwnikami udało się, jak Chelsea Londyn czy Spartak Moskwa, tak? Dobrze pamiętam, i Olympic Marsylia. Tutaj odpowiedź dla kolegi Mateo. No niestety nie przewidujemy dzisiaj transmisji z Holandii. No z przyczyn oczywistych no nieco łatwiej jest się dostać jednak na Słowację niż do Holandii. Mniejsze koszta takiej eskapady, więc tutaj dlatego transmitujemy ten mecz, a poza tym chcieliśmy pomóc kolegom z redakcji Pasy TV, by przeprowadzili tę transmisję meczu swojego klubu, któremu kibicują. Ja mam do Państwa jeszcze prośbę, teraz sobie przypomniałem, ale zróbcie to, moi drodzy, po zakończeniu tego spotkania, po zakończeniu transmisji, tak aby nasze serwery to wytrzymały. Taka gorąca prośba do wszystkich z Was, jeżeli chcecie, abyśmy częściej pokazywali mecze, abyśmy częściej jeździli również na przykład do Holandii, na organizować transmisję, to nad i pod playerem w obu serwisach są reklamy Google. Gdyby każdy z Państwa mógł kliknąć raz i tylko raz w taką reklamę, to bylibyśmy bardzo wdzięczni, ale pamiętajcie o tym, aby to zrobić po zakończeniu tego spotkania. No jeżeli Wam się podoba to, co robimy, jeżeli chcecie, abyśmy dalej to robili, jeżeli chcecie, abyście mogli dalej oglądać transmisję, czy to z Wisły, czy to z Hutnika, czy to z Krakowi, zależnie kto komu kibicuje, no to bardzo prosimy o taką pomoc. Po zakończeniu tej transmisji kliknijcie raz i tylko raz w reklamę nad playerem bądź pod. Te reklamy znajdują się na obu serwisach, na serwisie Pasy TV, na serwisie Małopolska TV. A druga prośba do Państwa, jeżeli też Wam się podoba to, co robimy, chcecie na bieżąco być informowani za pomocą Facebooka o wszystkich naszych akcjach, o wszystkich naszych planowanych transmisjach, to kliknijcie. Lubię to na Małopolska TV i na Pasy TV. Wtedy właśnie za pomocą Facebooka będziecie na bieżąco informowani o planowanych przez nasze serwisy. Przez serwisy Pasy TV i przez serwis Małopolska TV w transmisjach. Minuta jest 82 w tym momencie. Tak, bo tak widzę, że a co z Garbarnią? Jest pytanie na Shotboxie. Jeżeli ktoś kibicuje Garbarnię, to również może kliknąć w taką reklamę po zakończeniu tej transmisji.
Nic nie stoi na przeszkodzie. Również transmitujemy Garbarni, transmitowaliśmy mecze Garbarni. Mieliśmy taką przyjemność pokazywać na żywo wygrany przez Garbarnię mecz 2-1 z Szreniawą Nowy Wiśnicz. No i mecz dzięki splotowi wydarzeń na innych stadionach, ależ teraz było groźnie. Mogło być 1-0 dla MSK Żyliny. Tutaj ładnie znalazł się na piątym metrze Dawid ze strzałka, ale źle trafił w piłkę, na szczęście dla Kaczmarka, kończąc moją myśl. No i mieliśmy taką przyjemność dzięki splotowi wydarzeń na innych stadionach, no głównie dzięki porażce Unitarnów, być świadkami historycznego awansu Garbarni do drugiej ligi. W trakcie spotkania przybyło troszkę kibiców Krakowi. No myślę, że jest to grupa około 40 osób, którzy od czasu do czasu dopingują. Jest, ależ teraz znowu było groźnie pod ramką. Bardzo ładny strzał oddał Tomasz Majtan. No i piłka po raz kolejny przeleciała obok słupka bramki Wojciecha Kaczmarka, no ale za dużo miejsca zostawili obrońcy Krakowi Tomaszowi Majtanowi. Ten mógł spokojnie przymierzyć, oddać strzał, no ale te celowniki w dzisiejszym meczu z zawodników Żyliny są mocno, mocno rozregulowane, bo mieli kilka dobrych okazji, mogli kilka razy wpisać się na listę strzelców, no albo stawał im na drodze dobrze dysponowany Wojciech Kaczmarek, albo te strzały były niecelne. Teraz leży na połowie MSK Żyliny jeden z zawodników słowackiej drużyny, ale już się podnosi, a tymczasem mamy kolejne zmiany w zespole MSK Żylin. Na boisku pojawił się Martin Krnacz z numerem 22. No to jest błąd na tej tablicy, troszkę się pogubiłem teraz w tym, co tutaj było anonsowane na tablicy. No, jest Martin Krnacz, uwaga, jest groźnie znowu pod bramką Kaczmarka, ale tym razem udało się jeszcze wywalczyć Bartomiejowi Dudzicowi aut. No jest na boisku Martin Krnacz z numerem 22, czy to była pomyłka? No już sam teraz nie wiem, bo była sygnalizacja, że piłkarz wchodzi z numerem 22, a tymczasem widziałem, że wbiegał na murawę piłkarz oznaczony numerem 4, a więc Patryk Szymko, więc chyba to jest jednak Patryk Szymko, to on wszedł na murawę, a zmienił Petera Surka, bo tak jak teraz patrzę na te wszystkie te statystyki, to Martin Krnacz jest rezerwowym bramkarzem, a tutaj nie zauważyłem, aby Martin Dubrawka schodził z murawy. Tutaj na shotboxie ktoś napisał, że za Tomasza Baligę wszedł Dawid Rupa. No tutaj co w tych statystykach, które mam, Rupa jest oznaczony numerem 6 i faktycznie nie ma już Tomasza Baligi zupełnie. To przeoczyłem, przepraszam Państwa bardzo za tą dezinformację. Najwyraźniej Tomasz Baliga po tej kontuzji, po tym urazie, gdzie musiał być opatrywany za murawą, no najwyraźniej nie był już w stanie kontynuować meczu. No i Dawid Rupa, zawodnik młodej Ekstraklasy Krakowi, oznaczony numerem 6, zamienił Tomasza Baligę. Osiemdziesiąta piąta minuta meczu w dalszym ciągu 0-0. Może być po raz kolejny groźnie pod ramką Kaczmarka, ale dobrze znalazł się w własnej szesnastce Łukasz Mierzejewski. Wybija piłkę na rzut rożny. 86. minuta w tym momencie się skończyła. Od autu rozpoczynają Słowacy. Jest przy piłce Pelowski w pole karne. No i po raz kolejny dobrze w defensywie Krakowia. Tym razem był to Bojan Puzigacz, ale faulowany teraz piłkarz, który spowodował to moje małe zamieszanie. To jest właśnie Peter Szymko, oznaczony z numerem 4. To on wszedł na murawę. No i będzie rzut wolny dla MSK w odległości około 40 metrów od bramki Krakowi. Przy piłce jest ustawiony zawodnik oznaczony numerem 12, miękko w pole karne. Był tam właśnie Patryk Szymko, a dośrodkowywał Wiktor
Pelowski, oznaczony numerem właśnie 12, no ale Patryk Szymko przeniósł piłkę nad poprzeczką. No ten mecz pokazuje jednoznacznie, że Krakowi w dalszym ciągu jest potrzebny napastnik z prawdziwego zdarzenia. No myślę, że takim napastnikiem mógłby być na przykład no właśnie Andrzej Niedziela, o którym mówi się w kontekście ewentualnego transferu do Krakowi. No bo przecież taktyka Krakowi no często opiera się właśnie na takich długich piłkach, a Niedzielan słynie z prędkości, więc tutaj mógłby się dobrze znaleźć. No jest równie szybki jak Bartłomiej Dudzic, ale jest o niebo skuteczniejszy od piłkarza, który jak na co dzień występuje w barwach pasów na pozycji napastnika, chociaż dzisiaj na prawej pomocy go sprawdzał trener Juri Szatał. Władimir Boliewicz z rzutu rożnego nie trafił w piłkę głową jeden z obrońców Żiliny. Teraz jest przy piłce Dawid Rupa. Rupa schodzi na lewe skrzydło. Jest cały czas Dawid Rupa bardzo aktywnie, ofiarnie, ale to wycofanie piłki do tyłu zupełnie niedokładne. Przejmują futbolówkę Słowacy. Jest z lewej strony Nenadia Zlatkowicz, no ale tutaj nie dał się zaskoczyć. Łukasz Mierzejewski wybija piłkę na aut. Od autu Marcel Ondrasz. Ondrasz do Lubomira Guldana. Guldan do Patryka Szymko. Szymko na prawą stronę. Teraz ponownie jest Patryk Szymko. Kibice Żiliny, mimo że to sparing, domagają się gola. 89. minuta. No więc już bardzo mało czasu mają oba zespoły do tego, aby wpisać się na listę strzelców. Aby wpisał się któryś z zawodników na listę strzelców. No chociaż nie ukrywajmy, bliżej tego w przeciągu całego meczu na pewno jest MŚK Żilina. Marcel Ondrasz do Józefa Paczeka. MŚK Żilina w polu karnym Krakowi. Teraz zagranie lewą nogą niedokładne. Bartłomiej Dudzic wybija na oślep. No, szkoda, że nie kopnął nieco słabiej tej piłki. Wtedy byłaby szansa, aby doszła ona do Marcina Krzywickiego. Atak od autu rozpoczynają zawodnicy MŚK Żiliny. Nenadia Żlatkowicz prosto pod nogi Bojana Puzigaczy, a ten na rzut, na aut wybija piłkę. Nenadia Żlatkowicz zostawił piłkę Marcelowi Ondraszowi. Piłka jest w polu karnym pasów, tutaj faulowany był zdaniem sędziego Władimir Boliewicz i odrzutu wolnego rozpocznie Krakowia, a na zegarze już widnieje 90. minuta. Wynik oczywiście w dalszym ciągu bezbramkowy. Wojciech Kaczmarek tutaj pokazuje swoim kolegom, aby wyszli bardziej do przodu. To będzie daleki wykop, tak jest. No i sędzia nie przedłużył nic tego spotkania. Kończy się ono wynikiem 0-0. Ja już teraz zapraszam Państwa 29 czerwca na oba serwisy. Będzie transmisja meczu z Ruchem Radziąków. No i teraz ta prośba, o której mówiłem w trakcie spotkania, już za chwileczkę kończymy transmisję, więc bardzo proszę, jeżeli chcecie w dalszym ciągu oglądać transmisję na serwisach Pasy TV, Małopolska TV, jeżeli Wam podoba się to, co robimy, to bardzo proszę kliknijcie w reklamę nad lub pod playerem raz i tylko raz. No i również możecie dołączyć do grona naszych znajomych na Facebooku, to też jest jakaś możliwość dla Was, jeżeli chcecie być na bieżąco informowani o tym, co się dzieje. Dzisiejszą transmisję dla Państwa realizowali Milena Prokop, która wcieliła się w rolę kamerzysty, oraz Przemysław Staniek, mówiący te słowa. Dziękujemy za dziś, do zobaczenia, do usłyszenia 29 czerwca o godzinie 17 podczas transmisji meczu z Ruchem Radziąków, a jeszcze dzisiaj wieczorem zapraszam na retransmisję tego pojedynku oraz na pomeczowe wypowiedzi zawodników oraz trenerów Krakowi. Dziękujemy jeszcze raz, Milena Prokop, Przemysław Staniek, żegnamy się ze słowackiej Żiliny, no i idziemy na dobre słowackie piwo.